Witamy serdecznie mieszkańców Złotowa na konferencji, którą postanowiliśmy wraz z panią skarbnik, panią Anetą Rybak, przedstawić państwu założenia przygotowanego, opracowanego projektu budżetu na rok 2024. W szczegółach przedstawimy, jak chcemy zmieniać to miasto i wpływać na nasze życie poprzez przyjęte konkretne rozwiązania finansujące równe nasze marzenia. Bardzo proszę, pani skarbnik. Szanowni państwo, panie burmistrzu, drodzy mieszkańcy. Projekt budżetu Gminy Miasta Złotów na przyszły 2024 rok został przekazany przez pana burmistrza Adama Pulita Radzie Miejskiej w Złotowie dwa dni przed ustawowym terminem 15 listopada. Budżet rekordowy, zarówno jeżeli chodzi o prognozowane dochody, czyli ponad 111 381 tysięcy złotych, jak i wydatki wynoszące 119 045 tysięcy złotych. Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca 7 664 000 zł zostanie pokryta z niewykorzystanej w 2023 roku nadwyżki budżetowej, czyli jasny przekaz. Nie posiadamy i nie zamierzamy zaciągać żadnych kredytów, których spłata obciążałaby naszych mieszkańców. To bardzo rzadka sytuacja w finansach samorządów w Polsce. Takich dobrych wiadomości mamy sporo. Przede wszystkim planowane wydatki na inwestycje wynoszące 31 344 000 zł, które stanowią 26% wydatków budżetu. Znakomity wskaźnik. W projekcie założyliśmy wzrost funduszu wynagrodzeń w jednostkach gminy Miasta Złotów w wysokości blisko 14% w odniesieniu do 1 stycznia ubiegłego roku. Na marginesie fundusz wynagrodzeń oznacza płace, pochodne i zdarzenia okołopłacowe. Już w tym momencie informuję, że jeżeli pojawią się regulacje płac pracowników oświaty i budżetu na poziomie zapowiadanym przez tworzącą się nową koalicję rządową, uważamy ją za słuszną i jesteśmy otwarci na finansowe dyskusje. Znakomity wynik osiągamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pozyskaliśmy na następny rok 16 970 000 zł. I stanowią one źródło finansowania 55% wydatków inwestycyjnych. Czyli każda złotówka naszego mieszkańca przeznaczona na inwestycje pomnażana jest przez nas dwukrotnie. W tym momencie wyrazy podziękowania jako skarbnik gminy Miasto Złotów składam wszystkim tym, którzy współpracowali w tworzeniu projektu wydatków swoich jednostek oraz stanowisk. Szanowni państwo, drodzy odbiorcy informacji, przed nami procedura uchwalania budżetu, a więc posiedzenia komisji, ocena merytoryczna tych komisji, wnioski o uchwalanie projektu jako budżetu na przyszły rok. Budżet to zbiór zdarzeń, na które czekają mieszkańcy i ich organizacje. To dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, dla rodzinnych ogrodów działkowych, parafii na utrzymanie zabytków miasta, dotacje dla niepublicznych żłobków, przedszkoli oraz szkoły. Wszystkie one są wyższe niż w latach ubiegłych. To nie znaczy, że nasz budżet spełni oczekiwania wszystkich. Tak się po prostu nie da. Burmistrz miasta Złotowa, pan Adam Pulit, jest osobą uczestniczącą aktywnie w procedurze tworzenia budżetu. Wszelkie informacje inwestycyjne, zadania remontowe w tej części naszego spotkania zdecydował przejąć się na siebie. Szanowni państwo, pan burmistrz Adam Pulit. Drodzy państwo, pozwólcie, że przedstawię szczegółów istotnych dla was, które macie związek na co dzień. Ale na wstępie powiem, że wrażenia po konstrukcji tego budżetu mam takie, że kiedy zaczynałem swoją karierę samorządową, było to poziom około 49-50 milionów złotych. Dzisiaj operujemy budżetem na poziomie wydatków 119 milionów złotych. Widzicie, jaka to jest skala i jakie to jest zaangażowanie. Coraz więcej wyzwań przed nami, ale ten budżet mógłbym scharakteryzować, że ma cechy budżetu bezpiecznego i stabilnego. To, co pani skarbnik powiedziała, jako ewenement, że nie mamy budżetu zadłużonego, nie mamy też w tym projekcie potrzeby kredytowania, a więc jesteśmy gotowi na zadania rozwojowe i to jest trzecia cecha budżetu, jest on rozwojowy, bo realizujemy konkretny pomysł w tym mieście i ten pomysł otwiera różne furtki o zewnętrzne środki. To pomnożenie, o którym była mowa, złotówki do złotówki, czyli ponad 55% dofinansowania już teraz w zadaniach, które zawarliśmy w projekcie budżetu, mają
dofinansowanie zewnętrzne, a będziemy jeszcze w trakcie roku aktywni pod tym względem i ten wskaźnik zapewne się jeszcze zmieni. Dlatego bezpieczny i rozwojowy, budujący nowe koło zamachowe dla rozwoju miasta Złotu w Wielkopolskim Zdroju. To naprawdę jest klucz otwierający różnego rodzaju granty. Oczywiście Fundusz Norweski, rok 2024 to jest moment zamykający ten projekt, który się już kończy dotacjami na poziomie 20 milionów złotych, ale to są też inne projekty. Generalnie planuję 58 zadań inwestycyjnych. W samym wyborze tych zadań, o czym była mowa, angażowaliśmy się tutaj w rozmowy, szczególnie z oświatą. To jest kluczowy wydatek, duży udział w wydatkach budżetu gminy. Zaprosiłem też do współpracy radnych. Część z nich wzięła udział, pan Górzewski, Gola, pan Jan Krzystyna, pan Kulasek, pan Wojtun. Aktywnie uczestniczyli w wyborze i w analizie zdarzeń, które trzeba wziąć pod uwagę, ponieważ w samorządach trzeba operować na twardych danych. Żeby zaspokajać te potrzeby, trzeba dysponować konkretnymi danymi. I tak staram się projektować od 10 lat te budżety. 58 zadań inwestycyjnych, ten największy wskaźnik oświatowy, bo prawie 40% wydatków to oświata. Tutaj ponad 5 milionów złotych przeznaczonych będzie na różnego rodzaju inwestycje. 10 zadań w przedszkolu numer 1 będą to bieżące remonty, malowanie pomieszczeń w samych oddziałach. W przedszkolu numer 2 to jest przebudowa przedszkola o nowe oddziały, czyli to, co teraz pną się te mury w górę, będziecie Państwo widzieli efekty w roku 2024. Zamierzamy to zadanie skończyć na nowy, powakacyjny czas. Będzie oddział przygotowany dla setki dodatkowych dzieci. To zadanie realizujemy z Polskiego Ładu, ale chcemy też, żeby nowa część obiektu pasowała do starej, więc planujemy wykonanie nowej elewacji. Wymienimy też ogrodzenie. Obok, po sąsiedzku, w szkole numer 2 wymieniliśmy ogrodzenie, więc zaplanowaliśmy tutaj kwotę na wymianę ogrodzenia i też dodatkowe remonty przyległych różnych sal. W wyniku tej adaptacji, dostosowania do rozbudowy tych obiektów należy dość duże środki zaangażować jeszcze w przedszkolu numer 2. W przedszkolu numer 3 będzie modernizacja łazienek, będzie też wykonanie elewacji. Budynek wymaga już odświeżenia elewacji wraz z orynowaniem. Będą też wymienione podłogi, właściwie to aż w 6 salach. Doposażymy kuchnię w przedszkolu numer 3 i bieżące różnego rodzaju remonty, tak jak przyległe podwórko i zadaszenia drzwi. W przedszkolu numer 4 to na placu zabaw zostanie zmieniona za 50 tysięcy urządzenia, lokomotywa z wagonikami. W szkole podstawowej numer 2 mamy znaczące wydatki spowodowane tym, co jest dobrą informacją. Przenieśliśmy warsztaty terapii zajęciowej, oddając szkole skrzydło i adaptacja tego skrzydła pochłonie ponad 1 000 000 złotych, aby dzieci mogły tam realizować zajęcia szkolne w dodatkowo przygotowanych klasach. W szkole podstawowej numer 3 bieżące naprawy, w tym renowacja parkietu. To mówię dlatego, że środowiska sportowców są tym zainteresowane, aby tam aktywnie uczestniczyć w rozwoju i sala gimnastyczna, wymiana tulei mocujących słupki do gier zespołowych właśnie jest zaprojektowana na kwotę 60 tysięcy złotych. W szkole numer 1 już w tym roku zrealizowaliśmy oczekiwanie, czyli doposażaliśmy ponad 50-tysięczną kwotą w takie dodatkowe urządzenia dla osób z niesprawnościami. Teraz ogólnie mówiąc, kultura fizyczna. Tutaj też na takim globalnym wskaźniku, nie sięgając daleko jakby wstecz, ale planujemy kwotę ponad 11 milionów złotych. Na tle ubiegłego roku to jest prawie drugie tyle, ponieważ w ubiegłym roku nieco ponad 6 milionów złotych angażowaliśmy w rozwój jakby kultury fizycznej. A co tutaj dokładnie? To są środki przeznaczone z funduszy norweskich. Dzisiaj miałem spotkanie z firmą, która będzie już wykonywała, bo podpisana jest umowa na wykonanie boiska przy stadionie miejskim. To kwota ponad 4 milionów złotych. Oprócz tego Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, które doskonale realizuje zadania, będzie miało po pierwsze zmodernizować oświetlenie na hali Złotowianka. To jest odpowiedź na jeden z wniosków radnych, który służył do tego, aby klimatyzować tą salę. Nieracjonalny, zbyt kosztowny wydatek. Racjonalne jest modernizacja oświetlenia, aby zmniejszyć zużycie energii. To już w sali Złotowianka chcemy zrobić. Odświeżymy wygląd zewnętrzny wejścia na lagunę. Zmieni się komfort w saunach poprzez lepszą wentylację.
No i nawodnienie tej płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim. Również zadanie jest rozpoczęte i będzie wykonane w roku 2024. Oprócz tego zakupujemy kosiarki automatyczne do tego stadionu. Nie jedno, ale dwie sztuki. Po testach sprawdziło się to rozwiązanie, więc ten temat już będzie załatwiony. I jeszcze przy okazji remontu kąpieliska, również kąpielisko przy ulicy Wioślarskiej, na stalowej konstrukcji, które tam jest, będzie wymienione poszycie na kompozytowe. Przewidujemy na to 150 tysięcy złotych. No i istotna informacja dla wszystkich, którzy interesują się przyrodą i wykorzystaniem zasobów przyrody, szczególnie wody, to jak wspominam, mieliśmy metodę wyleczenia Jeziora Zaleskiego z sinic, opracowaną w ramach Funduszy Norweskich i wykorzystujemy teraz tą wiedzę do tego, żeby ten proces zrealizować. Planujemy kwotę 190 tysięcy złotych na rewitalizację Jeziora Zaleskiego. Tą metodą biologiczną, którą mamy w opracowaniu, będziemy się tym zajmować już od wiosny. Generalnie na tą kulturę fizyczną też przekazujemy środki na organizację. Tutaj dobra wiadomość. Cieszę się, że udało się Pani Skarbi spiąć te wszystkie elementy, ponieważ tutaj po konsultacjach z organizacjami widać wyraźny postęp, rozwój, chęć aktywizacji dzieci, młodzieży szczególnie, więc trudno jakby tego nie zaspokoić. Na tle roku 2023 przeznaczaliśmy na kluby i stowarzyszenia sportowe 620 tysięcy. Teraz zwiększamy tą kwotę o 110 tysięcy do 730, czyli ponad 17%. Tyle z działu jakby gospodarki tutaj kultury fizycznej, teraz z gospodarki komunalnej ogólnie mówiąc, również mamy wzrost znaczący wydatków. Ponad 6 milionów w ubiegłym roku, teraz ponad 12 milionów, prawie 13 milionów złotych. Planujemy 12 konkretnych inwestycji, tutaj krótko je omówię, też są w dużej stopniu, tak jak wspominaliśmy, ponad połowa jest tych inwestycji finansowana z różnych grantów. Tu z funduszy norweskich będzie jedna ciekawostka. Chcemy na wjeździe do miasta zrobić pewną iluminację, czyli świetlny napis złotów, ale z elementami odnawialnych źródeł energii, czyli z fotowoltaiką, z pewnym elektrycznym napędem, takim mobilnym rowerem, który będzie generował energię elektryczną. I to jest sprytne ujęcie pewnego zadania, które mamy finansowane z funduszy norweskich i wykonamy właśnie w roku przyszłym. Z Polskiego Ładu w ramach gospodarki komunalnej zajmiemy się plażą. Temat plaży też wzbudzał wiele emocji. Przypomnę, co się aktualnie dzieje. Kończą się prace pierwszego etapu wartości 500 000 zł, wykonanie części kąpieliska, ale dysponujemy dokumentem, zezwoleniem na wykonanie całej inwestycji w wartości około 15 000 000 zł i trzeba ją rozbić na lata. W roku 2024, 2025 i 2026 zaplanowaliśmy kolejne etapy realizacji. Najwięcej jednak jest zaplanowane na rok przyszły, ponieważ przypomnę, że dostaliśmy to dofinansowanie w kwocie 10 000 000 zł, 8 dofinansowania, 2 własne i ten zaraz po uchwaleniu budżetu będziemy ogłaszali przetarg na ten etap, a ostatnie prace będą po wykonaniu tego zagadnienia. Więc plaże w perspektywie najbliższych roku 2024-2025, w końcówce 2026 będziemy mieli kompleksowo jako atrakcyjną plażę ze zjeżdżalniami wodnymi, z boiskiem, z budynkiem do prowadzenia różnych działań szkoleniowych związanych ze środowiskiem wodniaków. To wszystko może tam powstać. Warto też wspomnieć konsekwencje w uzbrajaniu terenów inwestycyjnych. To działanie zaplanowaliśmy kwotę na zakończenie prac projektowych w tym roku i na ich podstawie wykonamy część uzbrojenia, tym bardziej, że pojawiają się już zainteresowani zakupem tego terenu. Bardzo na to liczyliśmy i nie chcemy ich zniechęcić. Dobra informacja dla rodzin z małymi dziećmi. Na placu na Półwyspie Rybackim zaplanowaliśmy likwidację urządzeń, które się nie sprawdziły. Być może tutaj znajdziemy inne miejsce, na przykład bóle, ale zaproponujemy urządzenia nowe i to za kwotę około 400 tysięcy złotych. Kolejna dobra informacja dla tej grupy odbiorców to 250 tysięcy złotych na ulicy Partyzantów. Prace projektowe trwają aktualnie. Zaangażowałem mieszkańców w konsultacje co do wyboru urządzeń, ale już na to przewidujemy 250 000 zł, aby powstało tam atrakcyjne miejsce.
Bezpieczeństwo, oświetlenie, w tym roku wiele się dzieje, ale też kolejne, nie zwalniamy, kolejne doświetlone przejścia dla pieszych, tym razem bardzo ważna ulica, ulica Norwida na wysokości z ulicą Słowackiego, sama Norwida na wysokości przychodni i też wskazywana w wnioskach radnych, zupełnie się z tym zgadzam, ulica Partyzantów w kontekście tego, że będziemy uatrakcyjniali nasz stadion, powstanie tam boisko, na pewno ruch pieszy, rowerowy i przejście będzie jeszcze bardziej eksploatowane, dlatego doświetlimy to przejście. Wykonamy też oświetlenie ulicy Wodociągowej. Kolejna sprawa to rodzinne ośrodki działkowe. Podjęliśmy uchwałę w roku bieżącym i ta uchwała wygląda na to, że się sprawdza, że pomaga się rozwijać rodzinnym ogrodom działkowym. Przeznaczyliśmy kwotę, zobaczymy jak zostanie rozliczona, ale już przewidujemy tą samą kwotę na rok przyszły, 25 tysięcy złotych na ogród. I po długich negocjacjach, bo to jest dość skomplikowane, wiemy, że nasi mieszkańcy angażują się i wypoczywają w rodzinnych ogrodach działkowych Piast, które są na terenie gminy wiejskiej. Zarezerwowaliśmy, nie wprost, ale mamy świadomość i chcemy tą samą kwotę przewidzieć w formie różnej pomocowej dla gminy wiejskiej. W trakcie roku będziemy w stanie to rozwikłać, żeby móc wesprzeć również ten rod, który służy mieszkańcom Złotowa w realizacji swoich różnych zamierzeń w bieżących remontach czy inwestycyjnych. Proszę Państwa, ważna rzecz, kiedy realizujemy tą markę, wiem, że często wspominane są kwestie czystości powietrza. Ostatnio się spotkałem z takim hasłem w ściance, że to są czyste powietrze, to Twoja działka. Więc tak faktycznie jest. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni i wszyscy musimy wziąć się za temat. My oferujemy pomoc, dlatego zaprojektowaliśmy konsekwentnie już od kolejnych lat kwotę dotacji, którą dostosowujemy do naszego gminnego programu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, starych kopciuchów pozaklasowych. Przeznaczamy na to 140 tysięcy złotych. Oprócz programów rządowych, które są, pewnie będą kolejne. Ten kalendarz już się po prostu tam kurczy, już widać coraz więcej obciążeń różnych i obowiązków, dlatego nie zostawimy mieszkańców samych i gwarantujemy tutaj kwotę wsparcia na wymianę tych kosów. Mówię, jest to dla naszego miasta jeszcze bardziej ważne niż dla innych, mając tak zaplanowany rozwój pod marką Złotów Wielkopolskie Zdroje. Musimy pewną kwotę przeznaczyć też na modernizację schroniska. Jest to temat szczególny, ta forma nam się sprawdza, ale też dzielimy się sprawiedliwie tymi wydatkami, które realizowane są w schronisku w Pile. Następne zadanie to wodociągi. Nasza spółka doskonale się rozwija, ale chce wprowadzić nasze wodociągi w XXI wiek. Tu będzie zaplanowane w roku przyszłym, ale w kolejnych trzech następnych latach środki w kwocie 250 tysięcy zapewniające wkład własny, globalnie 30% do wielkiego projektu zwanego Fenix, z którym ten XXI wiek będzie polegał na zdalnych odczytach z wodomierzy, na mądrym, takim inteligentnym zarządzaniu siecią, choćby regulowaniem ciśnienia w poszczególne obszary. To będzie też przeznaczenie kwoty na realizację wymianę na wkładu pieniężnego w budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wielatowskiej i Leśnej. Wiem, że ta część miasta, mieszkańcy przy tych ulicach oczekują budowy ulicy Witosa, Kresowiaków, ale to ma ścisły związek z infrastrukturą podziemną. Należy ją wykonać, a w tym miejscu jest tak zwany, można powiedzieć, wododział, czyli wodę deszczową nie idzie już odprowadzić do istniejących sieci. Należy zbudować nowe miejsce odbioru do Jeziora Zaleskiego ze współpracy z gminą wiejską wzdłuż właśnie ogrodów działkowych. Dlatego ta inwestycja musi być najpierw przeprowadzona, żeby można było wykonać potem tą infrastrukturę drogową. Dajemy kwotę 500 000 złotych na to, żeby można było zrealizować ten temat. W zakresie gminnych dróg i parkingów też prawie 4,5 miliona złotych na konkretne zadania, między innymi ścieżki rowerowe. Opracowujemy właśnie dokumentację, wybraliśmy również część północną miasta, czyli dokumentacja, która dotyczy ulicy Leśnej, Wielatowskiej 8 marca.
Dlatego, że mamy tam bardzo dużo instytucji, szkołę, przedszkole, zachęcamy do tej mobilności alternatywnej, innej niż samochody. Na podstawie dokumentacji, którą właśnie zakończymy, finansowanej z funduszy norweskich, będziemy mogli zrealizować przebudowy. To będą konkretne, standardowe rozwiązania odseparowania ruchu pieszego od rowerowego. Dlatego wiemy już, to, jak to się robi, można to zobaczyć na ulicy Dorsza, na ulicy 8 Marca, ale robiąc to etapami, jest taki moment, że należy to spiąć. Robimy to na podstawie dostępnego audytu, który nam wskazał właśnie te pewne priorytety. Następna kwestia to, a tu jeszcze tylko mogę dodać, że środki na realizację tej przebudowy ścieżek, również przypomnę, że mamy w perspektywie przyznane środki z nowej perspektywy unijnej, tak zwanych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. I tutaj na to zadanie, na samą przebudowę ścieżek mamy kwotę ponad 1 000 000 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy także na może nie zbyt długą, ale istotną ulicę, która może być pewnym bypassem, czyli ulicę Chojnicką za budynkiem numer 7, która łączy nas z gminą sąsiednią. Tam w kwocie 2 000 000 zł jesteśmy gotowi dokumentacyjnie, przystąpimy od stycznia do ogłaszania przetargu. Ważną kwestią też będzie reorganizacja ruchu. Również mamy gotową dokumentację i dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł na reorganizację ruchu przy szkole podstawowej numer 2 i przedszkolu numer 4 z dwóch stron. Od ulicy Królowej Jadwigi tam wykonamy jakby bardziej logiczne układy i zwiększymy liczbę miejsc oraz miejsce postojowe na zasadzie kiss and ride, jeśli chodzi o odłożenie dzieci przedszkolnych. Tak samo z drugiej strony ulicy Szkolnej też przebudujemy i wykorzystamy maksymalnie przestrzeń, trochę kosztem boiska, aby zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Jesteśmy na to gotowi i mamy środki zewnętrzne. Drobne, małe ścieżki, które mogą zainteresować mieszkańców, takie pieszo-rowerowe, ulica Pogodna do Parku Słonecznego, Kwiatowa do Parku Słonecznego, też jest zaplanowane. Na ulicy Sosnowej już czas, ponieważ ulica Sosnowa przed laty okazało się, że była położona płyty, nie miała statusu drogi, kiedy została w końcu to zrobione. Zaplanowałem opracowanie dokumentacji z racji tego, że są tam istotne firmy i ta droga już po prostu na nią czas. Na ulicy Zielnej zmieniamy koncepcję, coś nowego wprowadzimy, tak zwany one nerve, czyli uspokoimy ruch, dając pierwszeństwo pieszym i rowerzystom, ale też dopuścimy ruch samych mieszkańców. Opracujemy dokumentację ulicy Zielnej, nie będziemy jej poszerzać, na to się umówiłem jakby z mieszkańcami, ale przebudujemy ją i zaaranżujemy Zielna w Zieleń, ale w uspokojony ruch. Zmierzając jakby już prawie do połowy, powiem, że istotną sprawą są nieruchomości, czyli ponad 4 000 000 zł w gospodarce ogólnie mówiąc nieruchomościowej zaangażujemy w istotny, historyczny temat budowy tężni. Główny wydatek nastąpi w roku 2024. Według umowy zakończy się to z początkiem maja. Firma już przystąpiła do prac projektowych, bo jest to metoda zaprojektuj i wybuduj. Także będę informował na bieżąco, co się dzieje, ale oddajemy to w pierwszym kwartale, można powiedzieć, przyszłego roku. Następna kwestia. Po wielu latach dworzec. Wiemy, że ten dworzec udało nam się przejąć po wielu latach starań. Dzisiaj już mamy całą strategię oddania go służbie mieszkańcom miasta. Na co? To jest pytanie, które ewoluuje, ale na dziś są konkretne deklaracje. Związek Gmin Krajny w górnej części, ale też takie wsparcie młodzieży, klub młodzieży. Chcemy na dole zrobić miejsce spotkań. Od dawna słyszymy ten głos i chcemy na niego zareagować. Będzie to także we współpracy z naszą ochotniczą strażą pożarną, orkiestrą dentą, miejsce dla działań, prób, miejsce spotkań otwarte dla też młodzieży i chcemy się tym obiektem zająć. Dlatego zaplanowaliśmy opracowanie dokumentacji, zaplanowaliśmy wykonanie modernizacji zadaszenia. Na to zdobyliśmy środki zewnętrzne. I dworzec mamy też ujęty w perspektywie kolejnych lat. Główne prace zapewne odbędą się w roku 2025. Wspominanych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych mamy kwotę przewidzianą, też prawie 1 000 000 zł na wykorzystanie dworca do takich funkcji przesiadkowej. Musimy ją zagwarantować, ale połączymy to jakby z takim miejscem rozpoczynającym jakby pobyt w Złotowie i moment związany z pewną mobilnością. Opracowujemy dokumentację na Dom Polski. I ważna kwestia, którą już poruszałem, musimy zająć się w
wszystkie ręce na pokład i zająć się tematem właśnie oczyszczania powietrza. Naprawdę zachęcam Państwa do podejmowania działań obecności w naszym zielonym okienku. Dopasujemy program do konkretnej sytuacji rodziny i jest już z czego korzystać. A tutaj zajmiemy się miejskim zakładem gospodarki komunalnej, który wytypował 20 lokali mieszkalnych. Przyłączymy je do sieci grzewczej, do sieci głównie tutaj NG. Ja powiem, może będzie to ważne, jakie to są konkretne lokale. 4 mieszkania na Kościuszki 6, 3 mieszkania na Mickiewicza 3, 1 mieszkanie na Grochowskiego 2, 1 mieszkanie na Aleje Piasta 55, 4 mieszkania na Królowej Jadwigi 26, 1 mieszkanie na Wawrzyniaka 3, 2 mieszkania na Wojska Polskiego 3, 2 mieszkania na Stary Rynek 7, 5 mieszkań na Obrońców Warszawy, razem 23 mieszkania. Jak Państwo słyszeli, stara część miasta, to co najbardziej nam dokucza, tam mamy największe zapóźnienia, że tak powiem, więc pomożemy w majątku komunalnym dokonać tych modernizacji. Robiliśmy to już wcześniej na ulicy Piotra Skargi i tu konsekwentnie będziemy to realizować. Następna jakby dziedzina to turystyka. Również zapinamy fundusze, podpisaliśmy umowę i powstanie pole namiotowe oraz pole kamperowe. Jestem przekonany, że to będzie strzał w dziesiątkę, który pobudzi Złotów do tego rozwoju turystycznego. To jest modna dzisiaj forma spędzania czasu. Będziemy mieć miejsce godne, właściwe do przyjęcia turystów kamperami, do przyjęcia turystów na polu namiotowym. Wszystko w kompleksie ulicy Wioślarskiej, przy właśnie realizowanym boisku, przy stadionie, przy kompleksie hotelowym i tak dalej. Także to wydatek ponad 1 600 000 złotych również w roku 2024. Dużo poświęcamy uwagi dziedzictwu. To nie jest mocna strona naszego miasta. Nie mamy wielu zabytków, dlatego szczególnie się im przyglądamy, a cieszę się, że możemy też pomóc innym, że dotyczących obiektów, które nie są w 100% naszą własnością. Pojawiły się programy, które skutecznie wykorzystaliśmy, aby wesprzeć w ochronie zabytku. Co to będzie? W ramach Polskiego Ładu odbudowy zabytków modernizacja naszego obiektu, czyli wieży ciśnień. Wieża ciśnień, jeszcze nie mówimy o pewnej dostępności, tak? Te marzenia jako wieża widokowa czy restauracja są dość trudne do zrealizowania. Na razie zajmiemy się bezpieczeństwem, płyty zewnętrzne już są w kiepskim stanie, będą zdejmowane, będą zakładane na nowo, będzie przejrzana cała konstrukcja stalowa. Jest to obiekt naprawdę, który ma duży potencjał, ponieważ jest zabytkiem techniki i przygotowujemy się do kolejnych pozyskiwania, kolejnych środków na to, żeby ten obiekt Państwu udostępnić. Na pewno mamy zakończone i to jeszcze w tym roku kwestie przyległych pomieszczeń i tam ulokowaliśmy dwie takie instytucje i będziemy tam Państwa zapraszać, ale na wieżę już zwracamy uwagę i mamy środki z zewnątrz, którym będziemy ją przede wszystkim zabezpieczać od dalszego zniszczenia i szukać rozwiązania, aby je Państwu udostępnić i utrakcyjnić na przykład poprzez podświetlenie. Następne tematy to modernizacja wieży kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, modernizacja organów w kościele Stanisława Kostki. One są naprawdę wyjątkowej wagi. Tutaj kwota 180 000. Tu jest wspomniana wymiana dachu, też pod kątem zabytków w nadworcu kolejowym uzyskaliśmy te środki. Tu jest też kwota 100 000 złotych na docieplenie dachu do obiektu zabytkowego, jakim jest Dom Polski. Jest również zadanie związane z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, związane z udźwiękowieniem 2 dzwonów. Może być naprawdę interesujące. Jeszcze bieżących naprawach w zabytkach będzie konserwacja polichromii i ścian w parafii Świętego Rocha oraz renowacja 2 feretronów w kościele Najświętszej Marii Panny. W jednostkach kultury, w Miejskiej Bibliotece podejmujemy duże działania, ponieważ przygotowany był w ramach funduszy norweskich projekt, który złożyliśmy. Miejmy nadzieję, że uda się obiekt przystosować do osób z niesprawnościami i zwiększyć jego potencjał, ale na dzisiaj będą wykonane remonty schodów, barierek, elewacja. W muzeum z kolei docieplane będą ściany, to jest w głównym budynku muzeum, ale też powstanie nowa monografia za okres 1945 do 2020. To jest wniosek radnych, więc uwzględniłem go w
tym projekcie i powierzę realizację tego tematu muzeum. Będą też bieżące sprawy związane z systemem pożarowej sygnalizacji, też monitoringiem w chacie krajeńskiej. Obiekty nam się pięknie rozwijają, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Łotowski Dom Kultury, tu mogę wyróżnić kwestię jubileuszu Euroekofestiwalu, który będzie miał 30-lecie i w związku z tym zwiększamy o 100 tysięcy złotych kwotę na organizację jakiegoś atrakcyjnego wydarzenia. Mamy szczegóły, już wiemy, jakie są więcej plany, ale to w późniejszym czasie. Jeśli chodzi o te zagadnienia, to warto tutaj powiedzieć o zwiększeniu też dotacji ogółem dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ ta aktywność, ten coraz większy profesjonalizm daje nadzieję właśnie i daje też jakby ten bodziec do tego, żeby zwiększać środki, ponieważ one są świetnie wykorzystywane, dobrze rozliczane. Dlatego zwiększamy dla organizacji w zakresie kultury kwotę ze 175 tysięcy do 210 tysięcy złotych. Temat, który ostatnio był poruszany i też w sposób nieprawdziwy, więc jest okazja o tym powiedzieć, że na cmentarzu komunalnym planuje wykonanie kolejnego elementu kolumbarium. To przybędzie około 190 dodatkowych miejsc. Nigdy tych miejsc nie brakowało w ostatnim czasie. Zainteresowanie wykupem tych miejsc wzrosło, ale planując wydatki na ten rok, kiedy startowaliśmy w styczniu, było jeszcze kilkadziesiąt miejsc. Dlatego nigdy nie było sytuacji, że komuś zabrakłoby, czy miałby okazję, chciałby zakupić, a brakowało tego wolnego miejsca. A teraz na pewno otwieramy nowe możliwości, bo to zobaczymy, w jakim to będzie tempie wykorzystywane, ale przeznaczymy kwotę prawie 900 tysięcy złotych na wybudowanie nowej części kolumbarium w cmentarzu. Przy cmentarzu zrobimy też dodatkowe ogrodzenie, kolejny etap i kolejną ścieżkę utwardzimy też za kwotę ponad 180 tysięcy złotych. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne też, aby usprawnić Państwu tutaj, zapewnić komfort. Przy sali sesyjnej będzie dodatkowa toaleta, ale dostosowana dla niepełnosprawnych. I jeszcze taka niby drobna rzecz, ale polecam uwagę, ponieważ my przygotowując budżet opieramy się na danych, na monitorze rozwoju lokalnego, porównujemy pewne wskaźniki. W ogóle zarządzanie miastem wiąże się właśnie z pewnymi nowoczesnymi systemami, które można skorzystać, ale nie trzeba. Chcemy skorzystać z systemu zarządzania obsługą gwarancyjną. Ten element jest w przetargach wielokrotnie wyceniany. Firma wygrywa, bo daje dłuższy okres gwarancji oprócz ceny, ale potem trzeba po prostu konsekwentnie wykorzystać ten argument i za środki firmy dokonywać przeglądów. Do tego jest potrzebne takie narzędzie, które właśnie kupimy. Nieduża kwota, ale myślę, że przyniesie znaczące oszczędności. Dwie dotacje w ramach bezpieczeństwa publicznego przeznaczamy dla Straży Pożarnej. Tutaj wniosek szczegółowy dotyczy zakupu pojazdu typu Quad 40 tysięcy i 40 tysięcy. Kolejny raz wspieramy policję na dostosowanie ich pomieszczeń do przyjmowania interesantów w Komendzie Głównej Policji. Przypomnę, że do budżetu wchodzi budżet obywatelski, także wszystkich zaangażowanych w ten budżet i wszystkich głosujących. Cztery zadania pani skarbnik przepisała, tak jak obiecaliśmy mieszkańcom, są, czyli AED w Złotowie, ścieżka edukacyjna, świętowanie od juniora do seniora oraz mural z grafiką Teresy Jakubowskiej przy Alei Piasta na budynku 59 też jest zagwarantowany. To już zbliżamy się do końca, ale to też ważne kwestie, bo pewnie już ktoś sobie zadaje pytanie, ale są inne jeszcze rzeczy. Proszę Państwa, dzięki funduszom norweskim posiadamy bardzo dużo opracowanych dokumentacji, bo taki był pomysł, żeby spełnić marzenia. Mamy dokumentację na lodowisko, na wspomnianą plażę, którą już zaprojektowaliśmy, na amfiteatr, na Kurę Wilhelma, punkt widokowy, na rozbudowę strzelnicy. Po długich tutaj konsultacjach, ze względu na to, że budżet Złotowa wykazuje dużą stabilność, dochody tego miasta na pewnym poziomie wykazują dużą stabilność, możemy pozwolić sobie na zaprojektowanie w czasie, w perspektywie wieloletniej tych kluczowych przedsięwzięć do realizacji. Przedłożymy tutaj radnym do dyskusji na przykład właśnie wspominaną plażę rozłożoną przez lata, ale kolejny budynek komunalny. Też jest opracowany projekt, gotowe pozwolenie na budowę na 24 mieszkania. Dla rozwoju miasta ważna jest praca i mieszkania. Oddajemy za chwilę 16 mieszkań na ulicy Polnej,
ale na ulicy Dwór Złotowski już mamy zaprojektowane 24 mieszkania. Chcemy je zrealizować w perspektywie następnych lat. Nie udało się tego zaangażować w roku 2024, choć nie powiedziano. Jeżeli rządowe zapowiedzi będą kierowane w tą stronę, o którym mowa, czyli mieszkalnictwo i wsparcie, i dostrzegają ten problem, to skorzystamy z każdego miejsca, jesteśmy gotowi dokumentacyjnie, żeby przystąpić do jakiegokolwiek projektu, ale na pewno zagwarantowaliśmy wejście do tematu w perspektywie następnych lat, gwarantując wkład własny. Idea zadań wieloletnich jest taka, że zaplanowaliśmy każdego roku, do roku 26 czy nawet 27, zaplanowaliśmy środki, przewidując około 50% środków na konkretne zadanie. Ale zadanie nie jest wycenione z kapelusza. Wszystkie zadania, które zaplanowaliśmy, posiadamy na nie orientację, dokumentację, kosztorys, szacunki wykonane przez projektantów. I zapewniamy na te zadania połowę środków jako wkład własny, a więc mobilizacja będzie w perspektywie następnych lat, żeby realizować je z dofinansowaniem zewnętrznym, a wkład własny jest zagwarantowany. Tak jest właśnie z budynkiem wielorodzinnym, tak jest z lodowiskiem, gdzie dysponujemy programem funkcjonalno-użytkowym i zaprojektowaliśmy 4 miliony złotych na rok 25 i 26. Z amfiteatrem również to zadanie jest bardzo kosztowne, kosztuje ponad 14 milionów. Próbowaliśmy uzyskać na nie dofinansowanie na ten rok, nie udało się, uzyskały inne tematy, ale gwarantujemy wkład własny na wykonanie tego tematu. Na zagospodarowanie ścieżki wokół Jeziora Proboszczowskiego również zapewniamy wkład własny, dysponujemy projektem. Na przebudowę dworca kolejny etap, ten co wspominałem wcześniej w roku 2025, mamy już wkład własny zagwarantowany, ale także środki z tego wspominanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. No i również dysponujemy dokumentacją na rozbudowę pływalni Laguna i zaplanowaliśmy wkład własny w kolejnych latach na rozbudowę tego obiektu. Ponieważ myślenie tutaj nasze wspólne jest takie, że łatwo wybudować, gorzej utrzymać. Dlatego mamy budżet stabilny, dlatego mamy bezpieczny, bo robimy to z głową, robimy to w ten sposób, żeby potem te wydatki bieżące udało się zapiąć z osiąganymi dochodami. Rok miniony był bardzo trudny, ale będzie czas na podsumowanie. Jednak wiecie, co się działo z kosztem energii, co się działo z kosztami paliw, co się działo z ofertami. Dlatego bardzo rozsądnie podchodzimy do tych działań inwestycyjnych na zasadzie wybuduj i co dalej. Dlatego dom multiopieki przekazany warsztatom terapii zajęciowej jest rozwiązaniem. Nie? Jest to instytucja istniejąca, posiadająca środki na utrzymanie i takich tego typu rozwiązań szukamy. Jeszcze dodam coś, co może interesować grupy seniorów. Bezwzględnie przewidujemy dla seniorów kontynuację programu trenera senioralnego. Ona, tutaj już patrzę, gdzie to jest. Aha, dowozy i to. Trener senioralny będziemy kontynuowali jeszcze z funduszy norweskich do końca kwietnia 2024 roku, ale przewidujemy po zakończeniu tego programu również z własnego budżetu kwotę 25 tysięcy, także widzę, jakie dobre daje Państwu te spotkania z trenerem i wspólne treningi. Będziemy to kontynuować. Będziemy kontynuować transporty do szkół. Z funduszy norweskich realizujemy to do końca semestru, więc do lutego, ale również jesteśmy gotowi na to, żeby kontynuować. Robimy dowóz dzieci do szkoły numer 2 i szkoły numer 3. Współpracujemy z gminą wiejską, wożąc dzieci z terenu gminy wiejskiej do naszych szkół. To taki prezent dla sąsiadów i to też będziemy realizować. Proszę Państwa, oddłużony budżet, budżet bez kredytu, budżet, który pomnaża nasze własne dochody razy dwa dzięki umiejętności pozyskiwania środków, a ta umiejętność wynika z tej zbudowanej marki, która otwiera wszystkie furtki. To jest budżet rozwojowy, możemy powiedzieć, że rekordowy, ale wielu będzie tak pewnie mówić. My mówimy, że jest stabilny i bezpieczny i na pewno będzie zmieniał nasze życie. Dziękujemy za uwagę. Coś jeszcze? Dziękuję.